Mów, tylko tak, jak ustaliliśmy. No mów. Chciałem odwołać to, co... Nie! Nie powiem tego! No włącz się! Włącz się! Słuchajcie... Przyszli po mnie. Poważnie. Nie wiem. Przyszli po mnie zwolennicy karmienia żywcem. Nie! Oni tu są! Dobrą dramę wymyśliłem, co? A teraz tak całkiem na poważnie. Ostatnio nagrałem film, gdzie bardzo mocno krytykuję content YouTube'owy związany z karmieniem żywym pokarmem. W tym też filmie obalam mity związane z tym, że niby karmówka żywa i duszenie przez węża ma być lepsze dla niego niż podanie mu jedzenia rozmrożonego. Ale bardzo ważną sprawą, o której nie wspomniałem w tamtym filmie, są też dodatkowe minusy karmienia żywcem, które w tym filmie będę chciał Wam przedstawić. A mówimy tutaj o tym, co żywy szczur, czy żywa mysz, czy ogólnie żywy gryzoń może zrobić naszemu wężowemu pupilowi. I dzisiaj w głównej mierze się na tym skupimy, ale dodatkowo też opowiem Wam, jakie skutki może nieść ze sobą właśnie tego typu content na YouTubie czy innych mediach społecznościowych. Niestety w tym filmie pokażę Wam też kilka drastycznych zdjęć, więc bądźcie na to gotowi. Zrobię to tylko i wyłącznie dlatego, żebyście w pełni zrozumieli, jakie konsekwencje może nieść ze sobą karmienie żywymi gryzoniami. Powiem Wam też, dlaczego tamten film musiał być aż tak dobitny. Rozwieję też wątpliwości, kogo miałem na myśli i dlaczego akurat wtedy nagrałem tego typu materiał. Przejdźmy zatem do tego, co niesie ze sobą karmienie żywymi szczurami. Jak możecie się przyglądać temu wężowi, jest piękny, nie ma na sobie zadrapań, nie ma blizn, nie ma uszkodzeń. Dlaczego? Dlatego, że od początku swojego życia wciąga mrożonki. Czy wygląda mniej zdrowo? Nie, ale o tym mieliście wzmianki w poprzednim filmie. Teraz będę chciał Wam pokazać, jak ten wąż mógłby wyglądać, gdyby miał do czynienia z żywymi gryzoniami. Po pierwsze i najważniejsze jest dobro naszego zwierzaka. Chodzi w tym o to, że węże nie piszczą. W momencie, kiedy swojego węża karmicie żywym gryzoniem, gryzoń wydaje z siebie dźwięki świadczące o tym, że coś w danym momencie się z nim dzieje, jest w niebezpieczeństwie albo coś po prostu mu nie odpowiada. Wasz wąż poza jakimiś styknięciami takiego dźwięku nie będzie wydawał. Więc w momencie, kiedy źle złapie szczura, więc w momencie, kiedy nie jesteście w stanie dopilnować wszystkiego, w momencie, kiedy wrzucacie żywego zwierzaka dla swojego węża do terrarium i wyjdziecie choćby na moment, już w tym momencie ryzykujecie jego zdrowie. Zobaczcie sobie tych kilka naprawdę mocnych zdjęć. Bo to są ekstremalne przypadki, ale takie sytuacje też się zdarzają. Częściej dochodzi do pojedynczych uszkodzeń, czy to w okolicy pyska, czy oka węża. Czy na przykład do wygryzienia kilku łusek, które niepoprawnie leczone mogą doprowadzić do większych komplikacji i bez konsultacji z weterynarzem nie będziecie w stanie wyprowadzić swojego zwierzaka na prostą. I powiem Wam szczerze, że takie sytuacje się zdarzają i mogą się zdarzyć zawsze. Ja u siebie na hodowli, pomimo tego, że karmię mrożonkami, nie zawsze jestem w stanie zweryfikować to, czy wąż w danym momencie zjadł podane mu jedzenie. I czasami dopiero gdy sprawdzam, widzę, że trupek nie został zjedzony i ponawiam karmienie. A co w przypadku, gdyby to był żywy gryzoń? Gdyby go wąż źle złapał, zasuwamy go na przykład w pudle, zamykamy w terrarium, gasimy światło, wychodzimy. Gdyby wąż w tym momencie go źle złapał i zostawienie węża z rozścieczonym, złym i zagrożonym szczurem jest naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę bardzo ryzykowne. I o tym, że szczur w potrzasku zrobi wszystko, żeby uratować swoje życie, wiedzieli już ludzie naprawdę od bardzo dawna, wymyślając kosmiczne tortury. Wiecie w ogóle, dlaczego nagrałem ten film? Przyczyną nie była twórczość innego youtubera wężowego. Przyczyną i motorem napędowym i genezą poprzedniego filmu była rozmowa na jednych z ostatnich targów z babcią i wnuczką. Wnuczka, młoda dziewczyna, pełen pasjonat, babcia doedukowana z iPhone'em, o ile się nie mylę, to chyba 14, a może już nawet 15. No i właśnie,
to ta babcia gasiła z tej młodej, zapalonej dziewczynie entuzjazm do posiadania swojego węża w domu. Gasiła ją, mówiąc, że nie będzie przecież męczyć innych zwierząt, żeby inne zwierzątko mogło żyć. Owszem, zgodzę się, taka jest nasza profesja. Hodujemy drapieżniki i podajemy im inne zwierzaki. Nieważne, czy one są mrożone, czy one są w danym momencie żywe, bo nieważne, czy my, czy nasz wąż, czy ktoś inny musi je uśmiercić. Ale to właśnie kilkudziesięciominutowa rozmowa z tą babcią i pokazywanie i uświadomienie jej tego, że to nie musi się dziać na naszych oczach, że to nie my musimy być za to odpowiedzialni, że te zwierzaki karmowe, które do nas przyjeżdżają, mogą zostać humanitarnie ubite przez profesjonalne hodowle, dało tej kobiety do myślenia i może uratowało marzenie tej małej dziewczyny. Może dzięki takiej rozmowie, dzięki odpowiedniemu podejściu do naszej pasji, zamiast zrażać potencjalnie nowych zajawkowiczów, zamiast zrażać ich rodziny i opinię publiczną do nas, uświadamiajmy, uczmy, że tak naprawdę to nie musi tak wyglądać. Że to, że hodujemy drapieżniki, nie czyni z nas bezwzględnych potworów. Ale okej, większość z was pomyślała sobie o jednej osobie i faktycznie mogło to tak wyglądać. Aczkolwiek tego typu twórców na naszym rodzimym YouTubie i naszych social mediach jest naprawdę sporo. Nie rzecz w tym, żebym ja wam teraz ich pokazywał, ale widziałem tego naprawdę ogrom. Ogrom terrorystycznych twórców, którzy budują swój content swoją drogą. Przepiękny pyton zielony. Uwielbiam go. Naprawdę wiele, wiele osób próbuje się wybić w ten sposób, twierdząc, że w jakikolwiek sposób tego typu karmienie pomaga w czymś ich zwierzakom i tworzy z nich większych profesjonalistów. Moim zdaniem opieranie kontentu i tworzenie tego typu treści na przykład w moim wypadku nigdy nie miało racji bytu. Mój kanał kierowany jest do zupełnie innej publiczności. Ja jestem hodowcą, dopiero potem tworzę treści na YouTubie. Najpierw hoduję, rozmnażam i troszczę się o takie zwierzaki jak ten. Dopiero później na drugim, czy nawet trzecim, czy czwartym miejscu stawiam ten kanał. Gdyby mi zależało na wyświetleniach, gdybym tworzył treści, które mają przyciągnąć jak największą publiczność, zająłbym się zupełnie inną tematyką. Komentowałbym rzeczy dużych twórców, czy głośne sprawy, do których zresztą nieraz byłem wywoływany, nieraz byłem proszony o skomentowanie pewnych zachowań dużych, wielkich youtuberów. Tego typu content na bank przyniósłby mi większe wyświetlenia, ale nie jest on moim targetem. Ludzie, odbiorcy tego typu nie są moim targetem. Moim targetem jesteście wy, czyli młodzi zapaleńcy. Hodowcy z większym lub z mniejszym stażem, ludzie, którzy chcą uczyć się na moich błędach. I bardzo, naprawdę bardzo ważne jest to, że już pomijając aspekt etyczny tego typu kontentów, ma on też w sobie drugie dno. Drugie, bardzo złe dno dla naszej społeczności, ale o tym porozmawiamy w dalszej części tego filmu. I tutaj nasuwa się bardzo ważne pytanie, czy każdy, kto karmi żywym pokarmem, czy każdy hodowca, który wybiera ten model karmienia, jest zły, ale żeby to wszystko było jasne, ja naprawdę nie neguję tutaj hodowców i karmienia żywym pokarmem. Sam nieraz muszę sięgnąć po tego typu rozwiązanie, ponieważ nie zawsze każdy młody wąż chce zjeść mrożonego, rozmrożonego czy martwego gryzonia. Nie każda samica po złożeniu jaj czy po porodzie młodych nie chce wrzucić się na mrożone jedzenie, a naprawdę jako hodowcę zależy mi na dobrostanie moich zwierząt. Jedyne, co tak naprawdę w tym temacie neguję, to jest pokazywanie i budowanie kontentu w mediach społecznościowych właśnie na tego typu zajawka. Bo tak naprawdę, czy mamy karcić rolnika za to, że zabija świnie do zjedzenia? Oczywiście, że nie. Czy mamy wieszać psy na hodowcę za to, że karmi żywcem? Oczywiście, że nie. Poprzedni film to nie był tego typu materiał. Tutaj kwestia
tylko polega na tym, że to jest bardzo złe i bardzo krzywdzące dla nas kreowanie wizerunku hodowcy węży. I już naprawdę za niedługo powiem wam, dlaczego tak jest. Swoją drogą, byczki, pamiętajcie, że w tą niedzielę widzę nas w Zoo-Egzotyce w Łodzi. Zapraszam was do mojego stoiska na podgaduchy, na rozkminy. Jeżeli macie i chcecie o czymś ze mną pogadać, wbijajcie. Duża część z was pomyślała sobie, że poprzedni film dotyczył Exclusive Ball Pythons. Że dotyczył on twórczości Igora i oczywiście tworzy on tego typu content, ale ten film nie był skierowany tylko i wyłącznie do niego i jak wspomniałem wcześniej, masa jest ludzi na naszym polskim YouTubie i nie tylko, bo na zagranicznych również tego typu procedery się dzieją. Zresztą gdzieś tam ktoś w komentarzu zarzucił mi, że nie potrafiłem mu tego powiedzieć w twarz. Oczywiście po publikacji jego filmu, po publikacji tego filmu długiego, w którym pokazuje jak i dlaczego karmi żywcem, wyraziłem swoje zdanie i Igor je poznał. Więc tutaj nie ma żadnych rozpin, bo on znał moje zdanie dużo wcześniej, przed publikacją mojego ostatniego filmu. A najlepsze jest to, że gdzieś tam też staracie się mnie postawić w jakieś szranki czy współzawodnictwo między innymi hodowcami, również między Igorem ze względu na zarobki. Słuchajcie, ja zajmuję się hodowlą od lat. Zaczynałem od dwóch węży, rozmnożyłem je, kupiłem następne, to wszystko trwa bardzo długo, dzięki czemu mam już wyrobioną swoją markę i swoich klientów i to zarówno takich, którzy chcą ode mnie kupić swojego pierwszego zwierzaka, jak i takich grubych hodowców, którzy naprawdę dzięki swoim zakupom utrzymują mi tą hodowlę, pozwalają się rozwijać i cieszyć się z każdego dnia, dzięki którym nie muszę być na etacie i mogę tworzyć dla was treści. Ale co mnie totalnie rozbawiło, to dostałem niedawno właśnie tego typu wiadomość. I to fakt. Powiedziałem Igorowi, czym dysponuję w posiadaniu, jakich dokumentów i jakich badań jestem. Zresztą one nie są ukryte, to nie jest wiedza tajemna. Jak naprawdę zagrzebiecie się troszeczkę w internet, to też je znajdziecie. Co jest niefajne, to to, że Igor publicznie w komentarzu usprawiedliwił swoje działanie moją marką, moją hodowlą, moim kanałem, co za tym idzie również mną. I co jak co, moim zdaniem nie było to fajne, ale to już jest jego sprawa. Nie mi go z tego rozliczać. Ja wiem, że pewne informacje w takich sytuacjach będę już trzymał tylko dla siebie i najbliższych mi ludzi. Wspominałem wam o drugim dnie. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale jeszcze nie tak dawno temu była wielka afera z pytonem birmańskim z nad Wisły. 50% tego węża, bo jest to burmbal, czyli hybryda między pytonem królewskim a właśnie pytonem birmańskim. I nie wiem, czy pamiętacie, jaka wtedy z tego była drama, bo ja tak szczerze, to wszystko pamiętam. Wtedy to była tylko plotka, a z tego zrobiła się naprawdę wielka sensacja medialna na skalę całego kraju. Trąbiły o tym wszystkie tabloidy, telewizje, programy śniadaniowe. Była naprawdę cała masa. Kilku youtuberów się na tym wybiło, robiąc filmy z poszukiwania właśnie pytona birmańskiego, a to była tylko plotka. I teraz pomyślcie, co gdyby taki film z karmienia żywcem obejrzała sobie, nie wiem, koleżanka makijażystki z Dzień Dobry TVN. I ta makijażystka opowiedziałaby o tym swojej koleżance, redaktorce, która jeszcze dodatkowo jest fanem milusich i futrzastych zwierząt. Gdyby tego typu filmy trafiły na naprawdę szeroką skalę opinii publicznej, to mogłoby już nie wyglądać tak fajnie, a z nas zrobiono by potworów. Zaszeregowano by każdego miłośnika zwierząt. Wtedy, kiedy podejrzewano, że komuś uciekł wielki pyton birmański, uwierzcie mi, wiem to z pewnego źródła, policja odwiedzała hodowców tych węży, odwiedzała wszystkich, gdzie zarejestrowane były pytony birmańskie. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, żeby władze naszego kraju zabroniły hodowli dużych dusicieli. No i teraz skumajcie, o co mi chodzi z tego typu kontentem w mediach społecznościowych. To jest jak proszenie się o interwencję, jak proszenie się o to, żeby opinia publiczna nas jako hodowców węży potraktowała jak potworów, którzy męczą inne słodkie zwierzątka. A chyba nie o to w tym chodzi. My jako hodowcy zwierząt, jako hodowcy węży powinniśmy się kreować na miłośników i entuzjastów tych wspaniałych i majestatycznych stworzeń, a nie kręcić wyświetlenia na karmieniu żywcem. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie jest wasze zdanie, czy jesteście za tym, żeby karmić żywcem.
Mam nadzieję, że zrozumieliście przesłanie, jakie niósł ten właśnie film. Tyle ode mnie. Widzimy się w niedzielę z kolejnym wężowym odcinkiem. Trzymajcie się. Hej!